Dzień Ataku Diamentów. Elbrons One, macie pozwolenie na lądowanie. O kurwa! Centrala, halo. Kapitanie, straciliśmy kontakt z centralą. Ale mamy pozwolenie na lądowanie. Chyba, tak. No to lecimy. Dolecimy do Królestwa Brązu, za 5 minut. Ataki na placówki Ligi Legend? Szykow Janosika. Odcinek 8. Janosik w pogoni ze srającym fiutem. Wam, moim kamratom, ślubuję. Stojący na ziemi ojczystej, biednych od krzywdy broni, bogatych prawości, wam wierności dochować, sprawiedliwie zbójecką potęgę rozsławiać, Czerwanie. Dolecimy za 5 minut. Dobrze. Oglądałeś kiedyś Janosika? Nie, ser. To oglądnij. Zajebisty. Więc co my mamy dokładnie zrobić? Zastrzelić samolot. Jaki samolot? Ten, w którym jest Król Brązów. Oczywiście taki samolot ma zaawansowane systemy obronne. A taka wyrzutnia, chuj by mu zrobiła. Chyba, że ktoś wyłączyłby te systemy. Mamy zielone światło. Dolecimy za 3 minuty. Cholera, John, masz to. Potwierdzam. Co się dzieje? Namierzyli nas, ktoś wali do nas z rakiet. Kurwa, eskorta potwierdza. Unik to samo. John, uruchom środki zaradcze. Nie odpalają. Co? Straciliśmy moc. Do wszystkich jednostek zainicjować procedurę ewakuacji. Doszło do ataku na króla. Powtarzam, przeprowadzamy ewakuację. Król w niebezpieczeństwie. Co się kurwa dzieje? Musimy pana ewakuować. Co jest? Królu, za mną szybko. Kurwa w cipę. Niech pan wejdzie do kapsuły.
Kijowa. A tam, co się dzieje? Tajna linia. Łącz z generałem prowadzącym. Tak jest. Słucham. Co? Kto mówi? Gdzie jest generał prowadzący? Generał prowadzący. Nie żyje. O kurwa! Ja jestem po nim najwyższy rangą. Mów, co się dzieje. Diamenty atakują nas. Podobno to się dzieje na całym świecie. Królu, wojsko rozbite. Główna flota zniszczona. Co mamy robić? Jakie są rozkazy? Napierdalać. Brązowe myśli. Dzisiaj. Co wy kurwa robicie? I kto by pomyślał, że zrządzenie losu przywiezie cię prosto do mnie? Franku, czy wiesz, kim był twój ojciec? Żołnierzem. Był generałem. Najlepszym, jakiego kiedykolwiek miało Królestwo Brązów. I był moim najlepszym przyjacielem. No, mało bywał w domu. Miał skomplikowane życie. Ale to dzięki niemu wciąż żyjemy. Jak to? W czasie inwazji, gdy diamenty już prawie rozjebały nas. To właśnie on poprowadził ostatni oddział brązów. Udało mu się na chwilę zablokować wielką flotę diamentów. I tym samym dać nam szansę na ucieczkę. By móc walczyć teraz. Gdyby nie on, wszyscy byśmy pewnie już nie żyli. A ruch oporu nigdy by nie utworzono. Twój ojciec był bohaterem. Może dołączysz do ruchu oporu? Franku. Czuję, że powinienem cię przygarnąć, czy coś. Oczywiście możesz odejść, ale jakbyś został, to przyjęlibyśmy cię z honorami. A powiesz mi, do czego potrzebny wam jest mistrz w pierdolu? Nie on, a raczej moc jednego z wielkich kryształów, którą posiadł. Co byście zrobili z tymi kryształami? Prawdziwego przeznaczenia kryształów nie znamy. Znaję tylko kilka osób na świecie. Podobno jedną z nich był twój ojciec. Lecz zabrał sekret do grobu. Wiemy jednak, że te kryształy to najsilniejsza moc we wszechświecie. Franku, wyobraź sobie, żołnierze. O mocy mistrza w pierdolu, idealną, super broń. Szefie, mam informację. Możesz, kurwa, mówić. W żaden sposób nie można pobrać, ani odtworzyć mocy mistrza w pierdolu. Jak to kurwa nie? A jakby go zabić? Hej. Wtedy moc odrodziłaby się w ciele stałym, w nieuchwytnym położeniu. Że co? To jest bardzo skomplikowane. Dobra, spierdalaj. Próbuj dalej. Mam lepszy pomysł. Zostanę i będę dla was walczył. Dobrze. Oni cię porwali i chcesz z nimi zostać. Mieli dobry cel. Spoko, to ja też zostaję. A więc dobrze. Panowie, przedstawiam wam. Generała Mastera Pi. Ostatniego, żywego mistrza, Ligi Legend. Wow. Myślałem, że diamenty was wszystkich wybiły.
jak widać, nie. Ruch oporu uratował mi życie, a ja zostałem ich generałem. I w ogóle, kto tu wpuścił dziecko? Morda. On jest synem prowadzącego. Naprawdę? Chyba tak. No to, przepraszam. Dzi, oprowadź naszych gości. Chodźcie. Jedziemy w górę. Czyli byliśmy pod ziemią. Tak, cała baza jest pod ziemią. Owcipe. Oto brązowy myśl. Główna kwatera ruchu oporu. To jest główny hangar. Tu są kibelki. Spierdalaj. Tutaj wasze pokoje. A tu centrum dowodzenia. Teraz chodźcie na siłkę. Więc ta satelita ma znaleźć tego niby wybrańca. Tak. Wybrałeś dane, które ci dałem? Ta, już go szuka. Teraz możemy tylko czekać. Ej, masz to coś tutaj przy sobie? Mogę zobaczyć? Wow. Żadnego wejścia ani nic. Co robisz? Zaraz oddam. Bardzo silny, najwyższej klasy metal, nie występujący na planecie. Skan wewnętrzny niemożliwy. Widzę, że Liga Legend nie oszczędzała hajsu. Szefie, namierzyliśmy obóz diamentów koło gór tatrzańskich. To wyślijcie oddział. To może my polecimy. Zobaczycie, jak to jest w ruchu oporu. Dobrze. Ej, wy zawsze gadacie tak do niego, do ekranu? Przed nigdy nikomu na żywo się nie pokazuje, mało kto go widział, ale jest gdzieś tutaj. Czas ruszać. Franku, skoro mamy trochę czasu, to może powiesz mi, po co mnie szukałeś? Masz w sobie moc wielkiego kryształu. Z tego co słyszałem, to te kryształy były ostatnią nadzieją na wygraną z diamentami. Dołączyłem do ruchu oporu, ale nadal mam swój własny cel. Jaki? Odnaleźć pozostałych mistrzów. Satelita coś znalazła. Wybrańcu, znalazłem cię.